których gatunków sadowniczych pszczoły, czy ewentualnie owoce zapylające, mówiąc ogólnie, mają największe znaczenie i widać to po wysokości plonu? Zapylanie wszystkich gatunków owadów, wszystkich gatunków roślin sadowniczych jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o zwyżkę plonu. No, najbardziej to widać na przykład w uprawach gruszy czy jabłoni. Plon gruszy czy jabłoni, plon deserowy owoców, uzależniony jest od zapylaczy blisko 100%. Ten plon, który byłby uzyskany przy całkowitym braku owadów zapylających, byłby znikomy na poziomie kilku procent. W zasadzie byłaby ta uprawa całkowicie nieopłacalna. W zasadzie całość upraw sadowniczych, czy to jabłoni, czy gruszy, czy również wiśni, uzależniony jest blisko 100% od owadów zapylających. Kilka gatunków, jak na przykład truskawki czy maliny, są uzależnione, mówi się, że są uzależnione w nieco mniejszym procencie, czyli w około 20 do 30%. To też jest troszeczkę takie podejście złudne, ze względu na to, że drastycznie pogarsza się jakość owoców, kiedy mamy brak zapylaczy na takich uprawach. I mimo że plon w swojej masie będzie niższy około 20%, co byłoby do przełknięcia dla plantatora, to jakość plonu drastycznie spada i wtedy plantatorzy uzyskują tylko plon, który jest tanim surowcem dla przemysłu, a nie wysokiej jakości owocem deserowym, za który można uzyskiwać wysokie ceny. A ile rodzin pszczeli powinniśmy wprowadzać na przykład do sadów jabłoniowych czy gruszowych? W każdym przypadku to jest uzależnione od liczby kwiatów na jednostce powierzchni. I tak na przykład wiśnie czy czereśnie mają dużo więcej kwiatów w stosunku do na jednym drzewie, na przykład w stosunku do jabłoni czy gruszy. Dlatego w uprawach wiśni lub czereśni powinno być 5-6 rodzin pszczoły miodnej na jednym hektarze. Jeżeli chodzi o sady jabłoniowe, ta ilość może być nieco niższa. Mówi się, że to jest 3-4 do 5 rodzin pszczoły miodnej na hektar. W ostatnim czasie dużo mówi się o murarce. Może przypomnijmy, jakie są zalety wprowadzenia jej na uprawy sadownicze? No, można powiedzieć, że murarka ma same zalety, bo ona, problem z hodowlą pszczoły miodnej jest taki, że w zasadzie mogą ją hodować tylko pszczelarze, którzy się na tym znają, którzy to lubią. Opłacalność pszczelarstwa jest stosunkowo niska, więc młodych ludzi, którzy zajmują się tą profesją, no nie ma zbyt wielu, nie przybywa ich. A murarka ogrodowa może być hodowana przez każdego sadownika samodzielnie, więc a kupując ją jednorazowo, sadownik uzyskuje zapylacza na wiele lat. No i przy dobrze prowadzonej hodowli ta liczba murarek, czyli liczba zapylaczy w sadzie, może się systematycznie powiększać. Więc w zasadzie to jest taka zaleta, że można ją hodować samemu. Poza tym oblatuje około 150 gatunków roślin, w tym wszystkie rośliny uprawne, no i oczywiście sadownicze, więc jest dobrym zapylaczem wszystkich tych upraw. Bardzo szybko przemieszcza się z kwiatka na kwiatek, więc jest dobrym takim zapylaczem krzyżowym, gdy przenosi pyłek z pręcików jednego kwiatu na znamie słupka drugiego, więc no, to jest kolejna korzyść. Zbiera około 200 mg pyłku do każdej komórki, więc musi, a takich komórek zakłada każda samiczka około 15 w ciągu sezonu, więc musi wykonać no, blisko miliony lotów, żeby ten pyłek zgromadzić, miliony lotów na kwiaty, odwiedzić miliony kwiatów, więc dzięki temu zapyla ogromne ilości. Kolejna jej zaleta to jest to, że jest całkowicie nieagresywna. Pszczoła miodna oczywiście w tej chwili prowadzi się selekcję w tym kierunku, żeby one były z jednej strony miodne, czyli dostarczały dużo miodu, z drugiej strony, żeby były nieagresywne, żeby praca pszczelarza była bardziej komfortowa. Ale mimo wszystko te geny agresywności czasem się uaktywniają i zdarza się, że niektóre matki dają potomstwo agresywne. Więc, a u murarek w ogóle się to nie zdarza, czyli nie zdarzyło się jeszcze, żeby kogoś murarka urządliła sama z siebie. Poza tym ma żądło, jak wszystkie nasze pszczoły, ale to żądło jest bardzo wiotkie, delikatne, prawdopodobnie ma problem z przebiciem ludzkiej skóry, więc to w ogóle nie zdarza się, żeby ona mogła kogoś urządzić. Ma to znaczenie szczególnie na przykład u sadowników, którzy są uczuleni na jad pszczoły miodnej. Mamy kontakt z takim dużym sadownikiem, który głównie ze względu na to zdecydował się na zapylanie całych swoich sadów właśnie murarką ogrodową. Wiemy już, ile uli warto ustawić rodzin pszczeli w sadzie. A jak jest z murarką? Ile kokonów powinno być wprowadzonych mniej więcej, żeby zapewnić dobre zapylenie
powiedzmy hektara sadu jabłoniowego? Dokładne określenie liczby tych wykładanych kokonów, bo to jest taki przelicznik na początku, na hektar sadów różnych upraw, nie jest dokładnie poznane. My wykonaliśmy takie teoretyczne wyliczenie, ile powinno być kokonów na hektarze. To nasze przeliczenie wynikało z tego, że braliśmy pod uwagę produkcję pyłku przez jeden kwiat, zapotrzebowanie murarki na pyłek. No i przyjmując, że około 1/3 pyłku z każdego kwiatu ta murarka pobiera, no to przeliczyliśmy to na liczbę kokonów wystawianych na tym hektarze sadu, gdyby nie było innych owadów zapylających oczywiście. Tak jak powiedziałem, to oczywiście jest teoria. No i wyszło nam, że do sadu jabłoniowego potrzeba około 2000 kokonów murarki ogrodowej. Jeżeli chodzi o sady wiśniowe, no to wyliczyliśmy, że powinno to być około 9000 kokonów. To oczywiście, jak wspomniałem, jest teoria i to jest dość dużo. Więc każda ilość wykładanych kokonów jest dobra. Czy wystawimy do sadu wiśniowego czy jabłoniowego 1000 kokonów, na pewno efekt korzystny osiągniemy. Jeżeli mamy więcej funduszy, więcej możliwości stworzenia materiałów gniazdowych czy skrzynek gniazdowych w sadzie wiśniowym, no to oczywiście lepiej. 4 czy 5 tysięcy kokonów na hektar na pewno przyniesie jeszcze lepsze efekty, ale nie można tutaj stawiać na stanowisku, że nie ma co sobie zawracać głowy, bo ten 1000 to nam nic nie zrobi. Każda ilość wprowadzonych murarek do sadu jest dobra. Im więcej, tym lepiej. Oczywiście są granice ekonomiczne. No nie ma sensu wystawiania 6-10 tysięcy kokonów murarki ogrodowej na hektar sadu, zwłaszcza ze względu na to, że ten zasięg lotu murarek jest dosyć krótki. One latają na w dystansach do 300 metrów maksymalnie, więc gdy w takim jednym miejscu postawilibyśmy kolonię 10 tysięcy osobników, no to w zasadzie wszystkie te osobniki będą latały w promieniu 300 metrów, no i może nawet dojść do przypadków zmęczenia kwiatów, czyli takiego wielokrotnego odwiedzania kwiatu i mechanicznego jego uszkodzenia, więc jakby tu każda ilość jest dobra, no oczywiście też i ekonomicznie nie jest uzasadnione, żebyśmy przesadzali z tą ilością, ale tak optymalnie około 2000 kokonów murarki do sadu jabłoniowego i na hektar i około 3-4 tysięcy kokonów murarki na hektar sadu wiśniowego czy czereśniowego, myślę, że byłoby to optymalne. W przypadku pszczoły miodnej wiemy, że są gatunki, które chętniej odwiedza, prawda, niż uprawy sadownicze. A jak jest w przypadku murarki? Czy też są takie gatunki, które chętniej odwiedzi niż uprawy sadownicze? Tu pani dotknęła bardzo ważnego, bym powiedział, aspektu w hodowli, wykorzystaniu murarki ogrodowej. No, ona ma pewną wadę. No, mówiłem, że ma same zalety, ale ma jednak wadę, którą jest jakby preferencja w stosunku do gatunków wiatropylnych. Czyli jeżeli w pobliżu kolonii są rośliny wiatropylne, czyli to będą jakieś graby, buki czy na przykład orzech włoski, te gatunki są bardzo chętnie odwiedzane przez murarkę. No i może się zdarzyć, że ona będzie oblatywała rośliny wiatropylne, które zapylenia nie wymagają, a nie będzie oblatywała sadu, który miała takie zadanie. Więc dobrze jest, kiedy mamy w pobliżu upraw sadowniczych gatunki roślin wiatropylnych, odsunąć tą kolonię na pewien dystans, na 200-300 metrów, żeby one jednak nie latały na te rośliny wiatropylne, tylko żeby wykorzystywały nasz pożytek, ten, który miały zapylać. Więc to jest taka preferencja. No, wadą pszczoły miodnej jest to w tym wypadku, że lata na duże odległości, prawda? Z jednej strony tak, bo penetruje dużą okolicę i to by było dobre, tak? Bo może latać na pożytki, które znajdują się na dużych odległościach. No ale jeżeli pszczelarz, plantator czy sadownik sprowadza pszczoły miodne do swojego sadu, no to chciałby, żeby one latały tylko w jego sadzie, prawda? No oczywiście tak nie jest. Bo na przykład atrakcyjnym pożytkiem jest rzepak, który kwitnie w tym samym czasie co sady. No i może się zdarzyć, że rzepak, który znajduje się w odległości tam kilometra, półtora kilometra od sadu, będzie odciągał te pszczoły od pożytku od tych sadów. Więc najlepszym wyjściem, i to w zasadzie jest zalecenie takie znane od lat, jest przywożenie rodzin pszczoły miodnej we właściwym momencie, a taki moment to jest minimum 30% zakwitniętych kwiatów w sadzie, bo wtedy ten sad znajduje się w fazie początku pełni kwitnienia.
i wtedy to jest na tyle intensywny pożytek, że większość robotnic pszczoły miodnej leci właśnie na ten pożytek, pomijając właśnie ten odległy o 1,5 czy 2 kilometry pożytek rzepakowy. Więc ten moment wywożenia pszczoły miodnej, rodzin pszczoły miodnej do sadu jest bardzo istotny, czyli w okolicach 30% zakwitniętych kwiatów.